Szefie, po co my siedzimy tu w takim syfie, skoro mamy hajsu potąd? Żeby nie zwracać do siebie niepotrzebnej uwagi. Ale jak my by se kupili fajne mebelki, duży telewizor, no i konsolę, to by się nam fajnie tu siedziało, nie? Lepiej byś książkę poczytał. Nie czytam książek, bo książki kłamią. Tak? A w jakiej książce dopatrzyłeś się kłamstwa? Kiedyś na urodziny dostałem taką książkę o tytule Pociąg do zbrodni. I kurwa, nie było tam żadnego pociągu. Nawet małej drezyny. No popatrz. Gdzie jest Sokrates? Miał być już wczoraj. Pewnie coś go zatrzymało. Podejrzewam, że jakaś dupa albo kasyno. Stawiam na kasyno. A ja na dupę. Cześć, szefie. Przepraszam za spóźnienie. Jesteś punktualny jak okres nerdowskiej pływaczki. Poznałem tego fajną dupkę w kasynie. Nie mogę z niego. Chciałem cię o coś zapytać. Coś ty głąbie zrobił? Zlikwidowałem świadków. Czytaj. Małgorzata Rozynek kupiła bułkę i masło. Wiemy, ile zapłaciła. Niżej. W siedzibie Świadków Jehowy wybuchła bomba. Zlikwidowałem świadków. Świadków morderstwa, głąbie. Kurwa, pojebało mi się. Bierz ze sobą prędkiego i zrób, co masz zrobić. Tylko po cichu, bez wybuchów i strzelania. Dobra, szefie, spoko. Szefie, a skąd się wzięła jego ksywa? Sokrates. Bo jest na bakier z myśleniem. A skąd się wzięła moja ksywa? Później ci to wytłumaczę, mydło. Wiem, że masz dużo za uszami, Carlos. Na razie nic ci nie mogę udowodnić, ale powoli ci się dobiorę do dupy. Kurwa, jak ja nie lubię robić tego w taką pogodę, kurwa! Czekaj! Może zrobimy to w lepszą! Zamknij dupę! O, szefie, teraz kilka dni pojeździmy na tych blachach. Okej. Halo? Dobra. Dobra, tam gdzie zawsze, za pół godziny. Zawieziesz mnie do hotelu. Panie komendancie, potrzebuję dosłownie dwóch ludzi do obserwowania Carlosa. No co na niego macie? No jeszcze nic, ale wydaje mi się, że szykuje coś naprawdę grubego. Kowalczyk, posłuchajcie. Dzisiaj jest otwarcie nowej hali sportowej w szkole policyjnej i wszyscy wolni ludzie są oddelegowani do rozłożenia najebanych posłów i senatorów. Weźcie wy lepiej idźcie na miasto. Wystawcie parę mandatów za złe parkowanie, przynajmniej wam statystyki podskoczą. No ale chodzi o to, że... Kowalczyk, sezon urlopowy jest. No przyjdźcie za dwa miesiące, to wam kogoś przydzielimy. Halo, cześć. Dobra, podjadę. Gdzie jesteś? No jak to gdzie? Na zakupach byłam. W centrum. Czekam w restauracji. Okej. Zgarniamy moją dupę z centrum. Tak jest, szefie. Chodź. Ryjku. Masz tu łopatę? I kop tutaj. No po co? O, będziemy szukać skarbu. Dajesz. Jedziesz.
Idę pogadać o interesach, poczekaj. Dobrze, szefie, ja w międzyczasie sprawdzę te śruby, czy są dokręcone, bo coś tłuczę z lewej strony. Okej. Okay. Ja co mam tu robić? Nie ma tu żadnych sklepów, nic. Nie wiem, przejdź się gdzieś, zajmij się czymś. A czym mam się tu zająć? No najlepiej, kurwa, ogniem. Interesy? No, Carlos, no co ci będę mówił? No kiepsko. Wiesz, na handlu z kradzionymi furami już prawie nic nie zarabiamy, a do tego jeszcze spadły wpływy z hazardu. Co się dzieje? To jest po prostu za duża konkurencja. Wiesz, tu już działa z 8 grup. Jeszcze się pchają następne. Trzeba coś z tym zrobić. Ja mam na głowie tego aspiranta Kowalczyka. To go przekuł. Nic z tego moi ludzie już próbowali. Młody jest, chce się wykazać. Tak, wiem o co chodzi. Tylko słuchaj, ja mam kontakt do poważnych ludzi z Japonii. Chcą z nami robić interesy, tylko wymagają, żeby był spokój. Grubo będzie? Carlos. Dobra, coś wymyślę, będziemy w kontakcie. Halo? Szefie, dwie łopaty połamane. Nie dokończymy roboty. Dobra, zaraz będę. Zapraszam, podwiozę panią. Tak. Dziękuję bardzo.